nieważne jak gorąco. Bonjour internet, witajcie, tu Mirkę. Wakacje, mamy już, moi drodzy, końcóweczkę czerwca, początek lipca, także oficjalnie ten okres wakacyjny na 100% już się rozpoczął, co można chociażby poznać po tych nieszczęsnych, masakrycznych upałach, które nas teraz męczą, no i po tym, że widzicie, wakacyjny awatarek wszedł. No, jak sobie patrzę, ta fizyka włosów to chyba jeszcze nie to, ale no cóż, nie jestem pewien jeszcze, jak to dokładnie działa z nową wersją VROID Studio. Muszę się jeszcze dużo nauczyć. No tym bardziej, że to przychodzi, że tak powiem, z praktyką najzwyczajniej w świecie. A tej praktyki to aż tak znowu nie mam, no bo co, ja robię raz na kwartał model. Ale głośna muzyka. Przełączmy sobie pstryk na tradycyjny widok. There we go. Kurczę, ale duża ta aureola jeszcze tak na czarnym tle. Bra. No ale cóż, to też idealnie odzwierciedla stan, w jakim od kilku dni jest Polska, że ciągle ponad 30 stopni. Upał jak 150, tropikalne noce. Przecież się budzę cały mokry, mordeczki. Tak. Plan na dzisiaj. Jak widzicie, nazwałem streama Wszędzie Krew. A to dlatego, że w końcu udało mi się dotrzeć do tej właśnie sekcji mapy. Do Mogwin Palace, czyli miejsca, gdzie jest właśnie Mog, Lord of Blood, czyli Lord Krwi. I to jest miejsce, które zamierzamy sobie dzisiaj wyczyścić w miarę możliwości. Może nawet do Moga dojść, ale ponieważ nie sądzę, żeby zajęło nam to jakoś bardzo długo, zobaczymy sobie jeszcze tę tutaj lokacyjkę w Consecrated... jak to się nazywa? Consecrated Snowfield albo coś w tym stylu. Tak. Dobrze mówię? Tak, Consecrated Snowfield, dokładnie. No i cóż, po Mogu, jak wyczyścimy tam jego strefę, to pozostanie nam tutaj Heilig Tree. Święte drzewo, a wiecie, kto jest ostatecznym bossem w Heilig Tree? Malenia, Blade of Mikela. I jak to dzisiaj właśnie powiedziałem chłopakom na Discordzie, to powiedzieli, że to powodzenia. I ja autentycznie jestem przekonany... No, it's like a dream? Tak, no nie wiem. To jestem przekonany, że tego powodzenia będę potrzebował, bo dowiedziałem się też, że ma dość dużą odporność na holy damage, a że ja jestem właśnie taki sacred knight i dużo holy damage zadaję, no to będę potrzebował dużo szczęścia. Będę musiał praktycznie ciągle ze speli bić. No, ale zobaczymy, co to będzie. A, nie można otworzyć. Nie można. Dużo plam krwi. To mnie nie nastraja. Optymistycznie. Znowu message appraised? Co ja takiego piszę, że mam ciągle message appraised? Praktycznie za każdym razem, jak grę włączę, mam message appraised. Zamarznięta winta, ale cool. A właśnie, jak będziecie widzieć takie czerwone smugi, to przez to, że zmieniłem sobie medalion na Taker's Cameo i żeby za pokonanie każdego przeciwnika przywracało mi część żyćka. Jakoś tak nie potrzebuję na razie więcej damage'a, bo radzę sobie, jak widzicie. A takie przywracanko życia jest dobrą alternatywą do faktu, że nie mogę mieć więcej tych flaszek Crimson Tears.
Ho, jak dostał! Świetnie jestem spał. Co tak elektrycznie buczy? Aj, mordeczko, byś mnie rzucał kamieniami. Co powiesz na laser z oczu? To można gdzieś jeszcze iść drabiną w dół. A spróbujmy tam przeskoczyć. Jest mordeczka. I tu też jest mordeczka i za mną się ktoś obudził. Ta jest. Jest heavy attack. Nie bounsuje od tych ludków, warto pamiętać. Jak oni się nazywają? Są coś hardened enemies, coś w tym stylu. Whatever. To będą jedni ci z grawitonicznych chłopków, ci Ebony coś tam, nie pamiętam jak oni się nazywają. Zresztą nieważne. O, typu! O, wow! O, wow! Jakie szaleństwo! Oj, 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 chłopie! Ja mam tyle tysięcy dusz w ogóle? 126 tysięcy? Bra! To ja nie chcę zginąć. Somber Smithing Stone 9? Wow! Dobrze, przyda się. Tu jeszcze jeden. Ósemeczka. Ósemeczka zwykła. Dobrze, potrzebuję zwykłych ósemeczek. Dajcie mi. Dajcie mi jak najwięcej. Jak tylko zdobędę 6. To będziemy mogli ulepszyć włócznie. Czy to już jest droga do bossa? Kurczę, to już jest chyba droga do bossa. Czy ja mogę nie wchodzić? Halo? Mogę jeszcze nie wchodzić, dobrze. Ile potrzebuję do levelu? Nie tu, status. O, mam dość. To nic nie zaszkodzi na szybkości wrócić do ogniska. I zobaczmy jeszcze na szybkości. Ile mam tych? Mam 8 ósemek? Bra, będziemy mogli ulepszyć włócznie na maksa. A nie, nie mam dość. Kurczę, musimy stąd wyjść.
It's upgrading time. O, zapomniałem. Zapomniałem, że round table hold płonie. Dawaj, Hugo. Wykuj mi broń, która zabije Boga. Plus 24 i plus 25. O, achievement, God Slaying Armament, bro. O kurczę, ja mam ten Somber Ancient Dragon? O, baby, mógłbym sobie... Ta, ulepszamy tego Seala. Co mi szkodzi? Tarczę też mogę. O, chociaż jeden poziom. Bo jej skill jest dobry. Co mam do stracenia? Nic. Spirit Tuning, tak. I ulepszamy sobie Black Knife Tish na maksa. Bo wypróbowałem i ona jest naprawdę mocna. Także jestem w stanie poświęcić moje dwie Ice Ladies na jedną Tall and Very Difficult Lady. Not difficult, very dangerous. Violent, maybe, a little bit. Mm. A właśnie, skoro znaleźliśmy Mog Palace, to ciekawe, czy mogę to powiedzieć temu Gideonowi. Yes! Fitting little squad for that deluded maniac to bleat about the revival of his precious dynasty while he turns our fellow tarnished into bloody fingers. Let him stay there. That way, his delusions will remain as they are, distant and unattainable. But perhaps it's worth looking into. If what I've heard is right, then maybe... Ah, my apologies. Lost myself for a moment there. The information you shared is of great value. As promised, your reward. And it is a wondrous thing indeed. You are a true fellow. All I ask is that you remain constant. Fevor's Cookbook. O, ciekawe. A, no spoko, bardzo miłe słowa, Gideon, bardzo ci dziękuję, ale dalej ci nie do końca, szczerze mówiąc, ufam. Z jakiegoś dziwnego powodu, że wyglądasz jak Sauron, pewnie. Fevor's Cookbook. Bewitching Branch, o! Spoko. Bewitching Branch był potrzebny do rozwiązania jednej zagadki przy tych wieżach magów. Level up sobie zróbmy. Potrzebuję więcej many. O! Idealnie. 136 potrzebuję, żeby przywołać Tish. Dobra. Let's go. Włócznia plus 25. Ciekawe, jaki damage teraz kosza. 692. Czyli co, 740, jak sobie Sacred Order jeszcze dorzucę. Taki sobie wynik, szczerze mówiąc.
A, obczajmy tam boczny korytarz. Bo czemużby nie? Się boczny korytarz. No tutaj po windzie. Nie windzie, po drabinie zjedźmy. Powiedziałem, zjedźmy. Dobrze, dobrze. Oh shit. O nie. Jak mnie to sięgło? Oh fuck. Oh fuck. To się chyba załatwiłem. A, bijcie się razem, dobrze. Rune Arc nie jest mi potrzebny. O, jakbym mnie złapał, to bym zginął. I to jest jakiś złoty przedmiot. Zgarniamy, zgarniamy, zgarniamy szybko. Szkoda tylko, że to po raz szósty. Tak, to mój szósty. Jak się fajnie biją, haha. Ta kula ognia jest zarąbista. Alabaster Lord, właśnie. Gimme, gimme. Gdzie to jest? Tu. Miecz wykuty z biało-niebieskiego meteorytu. Unikalna broń do tych alabastrowych lordów. Rasy starożytnych. Okej, ciekawe. O właśnie, obczajcie jakiego fajnego mieczyka mam. Przecież jak to wygląda kozacko? To jest broń, którą można by było autentycznie dostać za przejście gry, jako końcowego bossa dosłownie. Mega. I patrzcie na tego skilla. Wow. Myślałem, żeby się bić czymś takim. Ale nie. W każdym razie. Cudowna rzecz. Jeszcze widziałem ostatnio gdzieś tutaj. Znalazłem też broń, która wygląda jak świecznik. I właściwie byłem ciekaw właśnie, jak wygląda jej skill. Set the flames of Birax's faith ablaze. Ha! Jak to wygląda? Eksplozja ognia dookoła? A, dokładnie. Spoko, fajne. Fajne. Ale nie w moim stylu. Ten Siluria stream mnie też kusił, żeby nim się bić. Bo skill ten Siluria z WoW jest mega mocny, mega fajny. I zasięg ma zaskakująco duży. Wow, Smithing Stone 6 takich chłopków? Będziemy ich farmić. Ale. Nie. Chociaż właściwie mógłbym teraz. Mam tyle tych kamulców. Mógłbym poeksperymentować. A, whatever. Sprężmy się. Zgarnijmy tutaj, co się da. I idziemy na bossa.
szczerze mówiąc, mała jaskinia. Spodziewałem się, że będzie trochę bardziej rozbudowana. Ale może nawet lepiej, że nie jest. O, czyżby tutaj coś było? Nie, wiadomość. Me. O, tu jest kamulec. Somber 8, poproszę. Czy ja dobrze słyszę jeszcze te wyładowania? To chyba nie znaczy, że ten tutaj Alabaster Lord się odrodził, co? O kurde, to znaczy! Fuck, a to ja nie chcę się z nim bić jeszcze raz. A bo dobra, mogę. Już trudno. Przynajmniej mogę go stun lokować prawie. O, fuck. Albo i nie. O, chłopie. Czemu takie rzeczy mi robisz? Aha. Fajnie. Świetna zabawa. Jest. No, czemu? Czemu? Kurde, prawie zginąłem. Sekret? Nie. Tutaj kamyczki tylko były. Co tutaj będzie bossem? Jakie są opcje? Coś czuję, że jakiś krystalian. Co niekoniecznie mnie raduje. Nie, Astel? Po raz drugi? Wow. O nie! Ojoj. Chciałem buffa rzucić mi i Tish tyczce. Kurde, drugi Astel, ale heca. Dobry damage wchodzi. O nie, będzie się teraz teleportował. Jak głupi. Ciekawe, czy będzie mnie... Łapał też jak głupi. Fuck! Chłopie. Serio? Nie, nie, tyczka, bigo. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Dobrze. Flaszka. Bicie, 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 bicie. Bijemy. Ten lodowy oddech zadaje zaskakująco dużo. O nie, on jest troszkę bardziej odporny na lód niż bym się spodziewał. Może na ogień nie będzie taki odporny? O nie. Muszę uważać na tego teleportację, bo on ma taki głupi ruch. Że na hita mnie może ściągnąć. Aż kurde, chłopie. Dobrze, Tish, bi. Dawaj, tyczka.
O! Ale mnie sięgnął. O! Dobra. O nie. O nie, 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 no przecież robiłem uniki. Na hita. Okrucieństwo. Absolutne, okropne okrucieństwo. Tyczka, 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 weź tu podejść troszeczkę. O nie, o nie, o nie. Znowu? Sięgły ją? Nie sięgły. Dobra, nie ma sensu marnować manę. Ogień. Ogień jest odpowiedzią. Jak zabijać kosmiczne poczwary? O nie. Czekaj, 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 czekaj. Nie! Jak mnie to trafiło? Zgarnij duszę, zgarnij duszę, zgarnij duszę, zgarnij duszę! Nie! Czemu? Co?! Ile ich jest? Co to było?! Mom, pick me up, I'm scared! Jak ja mam tego uniknąć? Jaki syf! Ale przynajmniej tyczka tyczunia robi damage. Damage. O kurde. Ale syf, szczerze mówiąc, masakra. Wchodzimy. Summon. Unik. No przecież mówię unik! Buff, a jemu rzucimy debuff. Tak, tak. Czemu ja o tym nie pomyślałem wcześniej? No, a, jak mnie to sięgło? Dobrze, dobrze. Nie, nie! Oh fuck. Przecież się turlałem! Nie mogę szybciej tego wypić? Fuck. No ej, 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 nie, 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 nie. Are you joking? Co jedna próba, to gorsza! Muszę się napić. Dobry kwasik.
Jakby to zrobić jeszcze raz? Spróbujmy jeszcze raz tę metodę. Pićku, tyczka, buf, 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 buf. Nie, uciekła. Też jej nie sięgło dalej? No to ja już nie wiem, co robić. Chyba będę normalnie z włóczni bił. Nie widzę innej opcji. O nie! Jak mnie to sięgło? O nie. Ale fart. Nie wejdź w to. Czy ja mogę trafić typa? Unik. Fuck me. O! Uniknąłem. Niesamowite. On będzie samonował. Albo i nie. No, przecież się turlałem! Matko... Zróbmy mu jeszcze jednego debuffa. Jak?! Jak to? Czemu? Czemu? Co? Czemu? Jak? Jak dobrze, że to jest tylko drugi raz, kiedy spotkamy tego bossa. Astel, cholero jedna. Obyś zdechł. No przecież się turlałem. Daj mi rzucić bufa! Dziewczyno! Nie wiem, czy weszło, nie weszło. Jeszcze raz. Tak, tak, już dostanę z eksplozji, trudno. Ona dalej buffa nie dostała, no to ja już nie wiem. Tak. A, czemu nie? Czemu nie? Fajnie. Super. Ty, Czunia, czy ty możesz bić tego typa? Ciekawe, ile mu smocza paszcza zada. Mało. Za mało. O nie. O nie. No przecież się turlałem! Ta gra jest niepoważna.
Teraz akurat ten atak. Nie. Dosłownie akurat teraz to musiało wejść. Co? Bullshit. Absolutny bullshit. Serio? No dobry żart. O nie, 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 przecież byłem poza zasięgiem. Albo idealnie na granicy. Chyba za bardzo kombinuję. Nie. No przecież się turlałem 3 razy, no co? Czy to jest takie trudne? No nie. Turlaj się. Fuck. O nie. Będzie łapał. Nie. Co za żart? Za głupi żart. Matko. Akurat tego bossa mogliby nie recyklować, nie powtarzać. Jakoś na przykład Maleni nigdzie indziej w grze się nie spotka, ale tego Astela akurat cholernego tak. Zasyf. No i oczywiście nie zdążę zrobić uniku. Wał, 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 wał. Weszło? O kurczę, chyba weszło. Tak, świeci się tak jakby na żółto. Ha! No ej! Debuff, dobrze. Unik, unik, unik. Dobrze. Haha! Jakiegoś sopla musiało uderzyć, naprawdę. O nie. Mana. Dobrze, debuffuj go, mordo. No, czemu nie wypiłeś flaszki? Za debil. Czekaj, no na pewno zaraz zrobię jakiś głupi ruch.
No właśnie. Proszę bardzo. Nie, nie sięgło go. Ale nie fart. Jeszcze raz. Dobrze. Ale słaby damage. To już kula ognia lepsza. Okej, okay. I teraz ostrożnie. Nie ryzykujmy głupio. O, 511? Bra. Nie! Nie, nie, nie. O nie. Hita mnie ten meteoryt ściągnął. No dobry żart. Jakoś nigdy wcześniej tak nie zrobiły. Fuck my life. Trzeba było być sorcererem w tej grze. Możesz kastować większość speli ruszając się, możesz mieć dużo większy w ogóle ten arsenał, nie musisz tak na... O kurde, wlazłem bez wypicia. To pozdro. O nie, nie wyszła poza zasięg. No dobra, już... Jak już tak, no to trudno. Bigo! Ona ma za słaby zasięg. Chyba trzeba będzie moje Ice Ladies tutaj jednak wziąć. Bo one przynajmniej coś robiły. Aaa, czemu nie zrobiłem uniku? Dobra, ma debuffa. Unik, 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 uciekaj, 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 uciekaj. Fuck. Ale nie jest, że. Mogło być dużo gorzej. Boom. Jeden nuke. Pierwszy teleport. Podbiegnijmy gdzieś bliżej ściany, będzie łapał. Hu! Jaki skubaniec. Jaki skubaniec. Bigo, tyczka, proszę. O nie. O nie, o nie. Meteory. Co? No to już są żarty. Co ja robię nie tak? O kurczę, coś robię nie tak, ale nie wiem co. Spróbujmy z innymi samonami, które mają lepszy zasięg. Może to pyknie wtedy?
Unik, 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 unik! Fuck me. I rzućmy im od razu buffa, bo one przynajmniej nie uciekną gdzieś. I idziemy. Pierwsza rzecz, debuff. Dobrze. Druga rzecz, unik! Trzecia rzecz, może być magma, niech będzie. Się przynajmniej w miarę szybko kastuje. O nie, mana. O nie. No przecież turlam się. Sii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 i
Uciekaj, 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 uciekaj. O nie. Smrody nie pomogły. Właściwie mógłbym jeszcze raz spróbować może. Skubany się teraz będzie teleport... O nie, prosto na mnie. Najgorzej, najgorzej. Może jednak nie aż tak najgorzej. A, coś tam dostał. Nie, znowu będzie łapał. Może jednak nie. Ten śmierdzący oddech to jest autentycznie najlepszy spell. Nie dość, że duży damage, to jeszcze zatruwa, bo daje Scarlet Rot. Czego chcesz więcej? Jeszcze debuffa mu drugi raz ciepnę. O nie. O nie. Proszę nie. O nie, proszę nie. Meteory, 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 meteory. I zostałem sam. Niedobrze. Nie, co to? Co to? Nie! No przecież... Czemu, 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 czemu? Fuck! Czemu on może coś takiego zrobić? Ostatnia próba. Ostatnia próba, a potem idziemy do Mogwin z kasu. To miała być główna atrakcja dzisiejszego streama. A tu co? A tu syf. To nie ma co się patyczkować chyba, muszę po prostu... Po prostu bić wręcz, no. Dawaj, dawaj, buf, buf, buf. Wszedł. Dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. Dajmy mu jeszcze syf. I już będziemy całkiem w domu. A nie, debuffa mu nie rzuciłem. O nie. Zapomniałem. Dawaj, Grail's Roll. Mana.
Dobrze, już połowa żyćka zeszła. Tak trzeba, tak trzeba, tak trzeba. Jeszcze raz syf. O nie. Nie dobrze. Ale to dobry damage zadaje. Oh yeah. I co teraz? Co teraz? Co teraz? Co teraz? Nie, 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 nie. Proszę, nie, 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 nie. Nie, nie, nie. Dawaj, zabijemy go, dawaj. JD, jest dobrze. O nie. Fale mroku. Uniknięte. Teraz zaś będą jakieś głupie teleportacje, będzie chciał mnie łapać. Tak, będzie. Oj, będzie. O! O, o, nie, 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 nie. I co, i na hita? Oczywiście, że na hita. Jak tego uniknąć? Za syf. Już prawie go zabiliśmy. Przecież tego się nie da uniknąć. Właśnie googluję. I ludzie serio przechodzą tego bossa bez hita? Właściwie to jestem w stanie to uwierzyć, bo nawet ja teraz nie dostałem hita, dopóki mnie nie złapał i nie zabił. Fuck my life. Czy da się uniknąć tego ataku? Co ja właśnie znalazłem w internetach? Ciekawe. Spróbujemy. Jest jakaś opcja, żeby on się zablokował. Więc mając Scarlet Rod, po prostu się wykończy. Chmy, chmy, chmy. Dobra, spróbujemy. Łyczek pićku.
Gdzieś tu powinien być jakiś sopel, który nie pęka i to jest chyba właśnie ten. Więc spróbujemy. Sięgło, sięgło, dobrze. Jeszcze bym mu debuffa ciepnął. O nie. Dobra, sprawdźmy, czy ten sopel pęka. Ten sopel pęka. Kurczę, wszystkie pękają. Chyba już tego nie można tak scizować, jak pokazywali na filmiku. Nie! O nie, nie sięgło go. A, to jesteśmy w kropce. No i co teraz? Meteoryty, no świetnie. Jak? Nie no, zabij go, proszę, już go zabij, no. Ja ci pomogę nawet, patrz, też wejdę. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Jest! Taki deszcz meteorytów? Bra. Najlepiej. Ulala. 120 tysięcy dusz? Pewnie, czemu nie? Niesamowite, że się udało. Jakiś mega, mega fartowny run, bo nawet... Nawet nie musiałem tego cheese'a próbować. Ale cóż. Zaraz się pewnie okaże, że to jest wyznacznikiem poziomu trudności, jakim ja czeka właśnie tutaj, w tej lokacji. Bo ponoć Mogwin Palace nie jest fajną lokacją. Jest mega trudną i wredną. Zobaczmy, czy możemy level up. Chyba będzie. Level up, mamy to. Dobijmy do 25 w manie, tak myślę. Nie, żeby jakoś mega mi była przydatna już teraz, jak mam ponad 136, ale whatever. Przynajmniej podnosi mi też defenses wszystkie. Patrzcie na tę lokację w ogóle, jaka przeklęta, okropna kraina. No i oczywiście w podziemiach przy nieszczęsnym Nokron, no bo jak żeby inaczej. Mogę konia? Mogę konia, ale heca. A, tu są koleżkowie. Thank you.
Tego czerwonego się trochę cykam. Ale na szczęście nie było co. No i solidnie, po 2000 duszyczek? Poproszę. Mana. I zróbmy im taką zabawę. O nie. Wow, 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 wow. Chłopie, spokój. Skąd masz taką broń w ogóle, mordeczko? Całkiem fajny mieczyk. Przepraszam, czy ja mogę... O, właśnie. Ej, to dobra farma jest. 20 tysięcy tak o lekką ręką? To ja poproszę. Czemu tak nie może być cały czas? O, Jesus Christ! Wow, tego się nie spodziewałem. Gość się normalnie w piłę zmienił. Kurczę, to ostatnio nie trafiło wszystkich czterech. Już. O nie, 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 nie. Uff. Uff, uf, 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 uf. Ciekawe, gdzie mapę znajdę. Nie jest tu gdzieś pokazane? Nie, nie jest. Nie dobrze. Rzeka i jezioro krwi. No cudnie. No, przynajmniej żadnego status efektu mi tutaj nie wrzuca. Znowu message appraised. Co jest? O, a czemu tutaj mogę samony robić? Co trudnego tutaj na mnie czeka? To jest taka lokacja, że autentycznie wszystkiego się mogę spodziewać. I spodziewam, szczerze mówiąc. Zaraz jakaś okropność na mnie wyskoczy, 100%. Ha! A nie mówiłem? Jesus Christ! Nie chciałem tego kastować. Nie, rozpłynął się! Shit! Co za niefart. Nie, nie, nie! Kurde, na chwilę go straciłem z oczu. Raz. Uuu, 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 uuu.
O, fuck, to te zmutowane ptaszory. Tym razem w wersji jeszcze bardziej mutanckiej. Taki body horror. Damn. Damn. Mordeczko, nie. Nie. Fuck. Nie tego mi namierzyło. Fuck! Jeszcze w plecy? Najgorzej. I teraz nie mam wyjścia, muszę odzyskać trochę żyćka. Na tych tutaj przynajmniej mamy patent. Nie. O wow, jakie wredoctwo. I teraz myślę, że lecimy na szybkości zgarnąć. Tak, zgarnąć tego skarabeusza. I Tish też sobie przyzwijmy, czemu nie? Dobrze, co dostaliśmy? Blood tax? Krwawy podatek? No ciekawe. Ciekawe co robi. Blood tax? Flurry of Frost, okej, okay, czyli seria pchnięć. Ciekawe. Obiecujące też powiedziałbym. Jezus, się wstraszyłem, co to za dźwięk. O Boże, ile was tu jest? Ja nie mam czasu wszystkich zabijać. Swarm of flies. O, i to chyba incantation. Fajnie, fajnie. Kurczę, jakby było incantation, które bleeding zadaje. To by było za mocne. O, gejzery krwi. No cudnie, no. Zanim tam pójdziemy, pójdźmy jeszcze tędy.
Tak, tędy do końca. O! Coś dzieje! Jesus Christ. O, oh, fuck, kolejny. O, oh, fuck. O, oh, fuck, jeszcze jeden. O, oh, fuck. Aaaa! Boże, czemu? Dlaczego? Ha! Biją się nawzajem. Ha, ha, ha. O, tu jaskinia. Nie jaskinia? O, fuck, nie jaskinia. Aaaa! Oszukiści! Ten napis mnie zmylił. O nie. Kto mnie tu będzie nawiedzał? No, come on, czekam. Nikt? Po prostu nie mogę tu na koniu jeździć? To nie mogli zrobić tej niebieskiej bariery jak zwykle? Ognisko! Dobrze! Gimme! No. O, fuck. Ale to chyba nie jest już droga do bossa, co? Oj, 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 oj. Oj, oj, oj. A takie cuda te chłopki umią. To ja nie chcę się z nimi bić. Rozbadajmy jeszcze tamtą okolicę z tymi ptaszorami. A potem pójdziemy tam pod górę. Bo to jest droga do tego... tej świątyni jakby. Więc to jest prawie na pewno droga do bossa. Też nie mogę na koniu. Boże, kochany. A! Tym razem jestem nawiedzony. Okej. Okay. Przez jakiegoś warę wannabe. Oh, fuck. Gościu, wal się. Jeszcze mi zaraz blida wrzucisz. Ho! A nie mu... A nie mówiłem? Boże, wierzyć się nie chcę. Prawie typa miałem. Jeszcze raz. Jaki chaos, w ogóle jakie piekło.
No i tylko się pojaw, mordeczko. O nie. To nie do końca tak miało być. Czy to jest ten Swarm of Flies? Oh shit. Oh shit. To ja chcę coś takiego. Nie, 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 nie. O, fuck me. Typu, nie! Minimalnie! Czemu ja mojej specjalnej flaszki nie użyłem ani razu? Co ja wyprawiam? Że ten typ nie jest trudny. Dobrze. Teraz możemy tym. Dobrze. Teraz możemy już być normalni. Jak on mnie... Co to ma być, blit przez tarczę? Chyba sobie żartują. Blitz to taka tania mechanika. Przez tarczę przechodzi, no co za żałość. Co wybrałem? Holy damage. Najsłabszy damage ze wszystkich. Ale mi teraz głupio. Jedne buffy. Drugie buffy. Te buffy. A. No namierz typa! Jezus Maria. No tak, tani damage. No czemuż by nie? No. Nie! No czemu to przechodzi przez shielda? Fuck me! Wal się, gościu. No. I bez kombinowania najlepiej mi idzie. Coś dostanę? Oczywiście, że nic. Żałość, tylko zmarnowałem surowce. O, czyżby Golden Seed? Bro. Szkoda, że już nie mogę bardziej ulepszyć. Jeszcze jeden?
Gdzie jest jakaś sprawiedliwość na tym świecie? Nie, 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 gościu, wal się. Nie. Nie. No przecież... Przecież to jest nie fair. Jak on to niby zrobił? Co mi gościu sparował? Turlanie się? Jak tam żadnej nagrody nie będzie? To napiszę o tym na Instagramie. Będę bardzo zły. No świetnie, no, przednia zabawa, naprawdę. O nie, swojej fajnej flaszki nie użyłem. Bra, on mnie może tak zbić? Że to jest... Aha. Aha! No to świetnie. No to pogadane. O, jeszcze psy. To pewnie te psy, co potrafią 14 tysięcy damage'a zadać, co nie? No, oczywiście, że tak. O, fuck. Nie ustawia się do nich tyłem. Fuck. Nie. Zgiń. Dzięki Bogu, mam te tarcze. Piernicze masakra. I pewnie jakiś trzeci też mnie zaraz nawiedzi. Kto to wymyślił? Boję się zbliżać tych ptaszorów. No, nie odpuszczę przedmiocika. Jezu, bym spadł. Psy? Nie lubimy ich? Nie! Nie, 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 proszę, nie. Nie trzeci, nie tutaj, nie tutaj, nie tutaj. Nie jestem gotowy, nie. O, Jesus Christ. Idzie typu. Spróbujmy go zabić normalnie. Co? Już? Bloodloss? Przecież nic się jeszcze nie podziało nawet. No co za typ? O nie, ptaszor. Nie. Nie, nie, a zginę. Nie.
A, jest jeszcze kolejny przecież. Nie, no szlak by to. Co za okropna lokacja, Boże kochany. Kto to wymyślił? A Halik 3 ma być jeszcze gorsze. No przecież ja się... Nie powiem co. Tak, tak, wiem, wiem, wiem. Aj, 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 aj. A, to coś jest? Coś jest. Arteria, lip. Wow, ale skarb. Wcale nie mam ich. Pff, nie wiem. Z 10. Taszor się nie zagrował? Nie. Ale pies się dalej zagrował. Z tą sortki. Dobra, może być. No i co? Gdzie ta inwazja? No, gdzie ta inwazja? Dobrze. Tutaj możemy się bić. Ta jest mordko, chodź. Dobrze. I mamy typiarza. Łatwo. O. 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 Możemy cosplayować Warrę. I nazywać ludzi Maidenless. O niczym więcej nie marzę. A jeszcze tutaj przedmiocik. Nie! Te ptaszory są okropne. No ale dobra, zgarnęliśmy co się dało. Chyba wszystko, co się dało. Oh, no to pora na mauzoleum. Zobaczymy, czy jest tam boss. Jeżeli jest tam boss, to to już będzie... Dość na dzisiaj, na następnym streamie go zabijemy. Ale obczajmy sobie spośród speli, które mam. Tego używam najrzadziej. Więc zamiast tego obczajmy sobie ten Swarm of Flies, bo to może być dobre. Dobra. Z tymi mordeczkami się nie bijemy. Trzeba po prostu przebiec. Boże, one nawet swoją bliskością zadają blida. Co to za koszmar? Blid to jest taka tania mechanika, naprawdę. Nie, nie, nie. Numens Rune, dobrze. Jeden z najfajniejszych przedmiocików.
O, tak. Tak, cudownie. Nie, mordeczko, nie. Czy ja mogę ciebie, nie wiem, na przykład magmą potraktować? O! Jeszcze nawet tak super effective? Bro. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, to mi się podoba. Jak się trzęsie. Boże, fizyka w tej grze. Oh boy. Mamy to. To zgrupowanie mi się nie podoba. Ja bym ich potraktował czymś fajnym. A te mordeczki mało dusz dają. Jak wyskoczył? Typ co skacze i wybucha. No nie tego, namierz tego typeczka. Miejscuwa. I pilnują przedmiotu. Nie. Boy, oh boy. Kto by się spodziewał, że trafimy do piekła tak szybko? W ogóle From Software w Elden Ringu autentycznie przeszli samych siebie w robieniu absolutnie koszmarnych lokacji, takich wiecie, Nightmare Fuel. Lake of Rot przecież, Volcano Manor, Heroes Grave, te wypełnione trucizną i te wypełnione Scarlet Rotem. O nie. O nie. Co tu będzie? Czemu pozwoliło mi tu przywołać? Muzyczka. Oh shit. Gdzie? Skąd? Co? O. Sanguine Noble. Nic specjalnego. Chociaż ten jest całkiem mocny. Jakby było dwóch, to by był syf. No tak to me. Tylko to AOE jest kurzające. No już, ile to będzie trwało? Z czym one się biją znowu? A, bo kolejny typeczek. No, świetnie. Hu!
No nie, czemu mu kontra nie weszła? Nie kontra, tylko critical, ale wiecie, co miałem na myśli. Kupiec. Tak. Co masz fajnego? Cały nic. To daj mi wszystkie swoje stonsortki. No i nic więcej nie potrzebuję, mordeczko. No, faktycznie. No ale dobra, stonsort keys zawsze się mogą przydać. Złoty przedmiot. Och, wow. Lord's Rune. Ciekawe, ile expa daje. Oj. Oj, oj. Oj, oj, oj. Ile efektów. To jest całkiem dobra taktyka na nich, bo ich odpycha. Mniejsza szansa, że mi blida zadadzą. Wow, ile tych typeczków? Co to ma być? Że blit teraz na sam koniec byłby bardzo mało optymalny. A to tam na dole, jeśli dobrze widzę. To jest Great Ghost Claveworth. Czyli rzecz do maksymalnego ulepszenia. Dokładnie. Maksymalnego ulepszenia samonów. No i cacy. Tych też już trochę mam, no ale właściwie zawsze spoko. Będzie więcej okazji, żeby sobie popróbować jakichś fajnych samonów. A nie ma sensu też próbować samonów na pierwszym poziomie. Zwłaszcza na takim etapie, hehe. O fuck, co znowu? Jeszcze jeden? Jezus Mario. Ale nudno. Ale nudziarze. No, come on, dotrzyjmy już do bossa. Ja mniej więcej wiem, jak wygląda ta strefa przed Mogiem. Widziałem na streamie u Slime Seeku. O, co tu się dzieje? Tak, tylko za chwilę, jak odpalimy ognicho. Tak, to jest ta strefa właśnie. Holy damn. To jest właśnie ta strefa, udało się. U Slime Seeku widziałem na streamie.
W ogóle on tak się męczył przeokrutnie, walcząc z Mogiem, że aż mi go było szkoda. No ale przynajmniej content był przedni. Oj, nawet bardzo przedni. Ware? Ware, mordeczko, gdzie jesteś? Ware? Ware? Bo ja słyszałem, że ty mówiłeś, że jestem maidenless. O, o! O, skubańcu. Jesteś gorszy niż Patches. O, fuck. Chłopie. Co? Chłopie, spokojniej trochę, spokojniej. Nie! O, wow! Ale skubany ma ataki. Wrenny typiasz. Ha! Krzycz! Sam jesteś lowborn. Dostałeś na co zasłużyłeś. Ware, mordeczko. Nic nie dostaniesz. Jak masz komuś wierzyć i ufać, to sobie. O, i sobie wziął i umarł. Takie błogosławieństwo dostał. Lover, bro, nie. Wicked Sword, to jest wiadomość, którą mogę polajkować. Jeszcze damy też tutaj napis, o. Żeby ludzie przypadkiem tego nie przegapili, bo typeczka ciężko zauważyć. Damy no laugh ahead. Pep. Nie, afinisko concepts. Love. Co jest, przegapiłem? Jest, przegapiłem po prostu. I jakąś fajną emotkę. Point down, znajdźmy. O właśnie. Ultimate disrespect. A, 97 tysięcy duszyczek. Zróbmy tak, upewnijmy się tylko, że to jest to miejsce. O nie, dalej nie mogę konia. I będziemy kończyć, mordeczki, jestem turbo zmęczony. Tak, to jest to miejsce. Tu do góry się windą jedzie. A ci tutaj pilnują Ancient Dragon Somber Smithing Stone'a. Oh shit, ale nie wszyscy naraz! Nie, 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 czemu wszyscy naraz? O, wow!
Ale te chłopki znają sztuczki. Wow! Oj, oj. Oj, oj, oj. Ale tak tego nie zostawimy. Tak tego nie zostawimy. Shit! Za dużo, za dużo, za dużo! Gościu, uspokój się! No w końcu critical! Ileż można? Dobry jest ten spell. Namalenie się przyda. Skoro jest odporna na rot, chyba jest odporna na rot. Będę musiał sprawdzić. Czuję, że jest. Wow, ale frost damage im zadał. Wow! I odbierzmy nagrodę. Ta jest. We are in the endgame now. Nie umiem mówić, panowie i panie. Tam na górę do mauzoleum. Wjeżdżamy jednak już na następny streamku, mordeczki. Bo czeka nas tam naprawdę, naprawdę trudna walka. Jeszcze trudniejsza prawdopodobnie niż ten nieszczęsny Astel. I będziemy musieli się do niej przygotować. No ja będę musiał się do niej przygotować. W każdym razie, więc... Dziękuję wam bardzo za dołączonko dzisiaj. Masakra, ten boss, ten Astel. Nie spodziewałem się czegoś takiego ani troszeczkę. No. Widzimy się w niedzielkę na kolejnym streamku. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Bye!